Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie biędną, a wszystko, co czyni, jest udane. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Co innego grzesznicy, co jak pleba, którą wiadro zmiata, albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Alleluja, 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 alleluja. Wyzłem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i w Nim się znalazł. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż to się stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Panie Chrystusie, Panu, bracia i siostry, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, ażeby on już zapłonął. Te słowa Pana Jezusa mogą nas zdziwić, bo przecież ogień często nam się kojarzy z czymś złym, podpala nieraz różne budynki, domostwa, lasy, rozprzestrzenia się płoną całe hektary, obszary lasów, traw, czasem spala, niszczy samych ludzi. Doskonale wiemy, że tym ogniem Pan Bóg zniszczył Sodomę i Gomory, wypalił. Ale moi drodzy, Pan Jezus mówi o zupełnie jakby innym ogniu. Ten ogień ma także inną symbolikę. W Ewangelii Marka możemy usłyszeć, że mamy być posoleni ogniem. Bo jeśli sól utraci swój smak, to czymże ją przyprawicie, czy posolicie? Na nic się już nie przyda. Mamy być właśnie tym ogniem ukształtowani. Co to znaczy, że Pan Jezus, kiedy mówi, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Jezus sam nie jest połowicznie zaangażowany w misję otrzymaną swojego Ojca, ale oddaje się człowiekowi całkowicie cały, umiera na krzyżu, cały, zmartwychwstaje cały. I myślę, moi drodzy, że Pan Jezus również tak bardzo chce, żebyśmy w naszym życiu nie żyli połowicznie prawdami Ewangelii. Nie może być tak, że Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. Mamy być całkowicie zaangażowani właśnie w naszą wiarę,
Ta wiara ma nas pochłonąć. Zobaczcie, moi drodzy, w czasie Chrztu Świętego zostaliśmy, można powiedzieć, pierwszy raz dotknięci tym ogniem. Przecież nasze życie było dotknięte naszą słabością, tak mówi święty Paweł, grzechem pierworodnym. I było trochę podobne do metalu, zobaczcie, do żelaza, który jest pełny brudu, ale kiedy się je właściwie rozpali do czerwoności, kiedy ten ogień pochłonie to żelazo, to te żelazo z jednej strony zmienia kształt, ta rdza odpada, wszystki brud odpada, ale zobaczcie, żelazo dalej pozostaje żelazem. I tak stało się z nami w czasie Chrztu Świętego. Zostaliśmy zapaleni tym ogniem, który Pan Jezus po raz pierwszy mocą Ducha Świętego zapalił nas. Zostaliśmy oczyszczeni mocą Jego krwi na krzyżu. Woda chrzcielna oczyściła nas. Właściwie jesteśmy tymi samymi ludźmi, ale już nie tymi samymi, jesteśmy innymi. Bo należeliśmy, jak mówi święty Paweł, do tych starych ludzi, dotkniętych pełnych nieczystością, a teraz jesteśmy tymi, którzy mają prawo i obowiązek uświęcania się. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus chce, abyśmy potrafili Mu się poddać Jego oczyszczeniu. Czasem tak jest w naszym życiu, że przeżywamy takie chwile, które dla nas są niezrozumiałe. Może się wydawać, że w naszym życiu czy cierpienie, czy jakieś doświadczenie duchowe, duchowej pustyni, którą przeżywamy, traktujemy często jako jakąś karę Pana Boga, jakąś niezrozumiałą sytuację. A być może to jest właśnie to, co Pan Bóg robi. Być może oczyszcza nasze życie, oddziela jak plewę od ziarna. Być może tym ogniem chce pochłonąć te miejsca w naszym ludzkim sercu, w naszym ludzkim życiu, które wymagają jednoznacznego opowiedzenia się po stronie Pana Boga, bo On chce mieć niecałego właśnie wieczności. Pozwólmy, aby ogień Jego miłości w nas zapłonął i aby ta miłość nas rozpromieniła i przemieniała. Amen.